Cześć, siemaneczko, mordeczki, jest Smówek, a dzisiaj pokażę wam najszybszy sposób na stawianie bloków na serwerze legends.pl. Ale zanim to, zostaw suba, łapkę w górę, bo to jest ryzykowny sposób, więc poświęcam się dla ciebie, widzu. Pamiętaj, żeby wbić na mojego Instagrama, podłoga Oskar, podłoga Zieliński, podłoga. Odcinki codziennie, godzinie 16:00 i mój Discord w opisie. Zapraszam cię tam. A, i zapomniałem dodać, w dzisiejszym odcinku jest kod voucher, w sumie voucher, który możecie odebrać pod slash voucher i macie tam kod na 5 epickich kluczy. Tak, 5 epickich kluczy, więc mordeczko, oglądaj do końca odcineczek, bo kody będą się pojawiać po osobnej literce. Tak? Tak. Miłego oglądania. Jak już wam powiedziałem, dzisiaj wam pokażę najszybszy sposób na stawianie bloków na serwerze legends.pl, poziom wyspy zerowy. O kurde, co jest? Czyżby tutaj właściciel zobaczył mój sposób i... Ej, co jest? O, dobra, wrócił level. Wystraszyłem się. Który jestem w topce w ogóle? I stop, bo widzę, że tutaj dużo punktów mi doszło. Bo słodziak chyba sobie tutaj budował. A dalej jestem tutaj szósty. Okej, okay. Ale dużo trzeba punktów tutaj nabić, żeby być top piątym. Ciężko będzie, ale postaramy się to. Złączymy nasze siły i zbudujemy tyle daksów, ile wyjdzie. Dobra, mniejsza o to. Dzisiaj wam pokażę najlepszy sposób, mordeczko, na stawianie bloków. Najlepszy, najszybszy, bo to stawiasz 3 bloki w ciągu 1000 sekundy. Tylko czekajcie, potrzebuję najpierw do tego sposobu diamenty, a stąd chyba słodziak wziął diaksy. No, wziął stąd diaksy, dobra. To idę do magazynu i z magazynu wezmę diamenty. Mam nadzieję, że tam są jakieś diamenty. Gdzieś tutaj mam jakąś taką skrzyneczkę, bo ja nie wiem, tutaj rzadko bywam. Nie ma, nie ma. Tutaj też nie ma. Dobra, no to co, zostaje nam tylko troszeczkę pokopać. Jak widzicie, to jest moja stołniara. Stołniara? Tak, stołniara. To jest chyba 120 długość? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie pamiętam, ile tutaj było dokładnie, ale lecimy z kopaniem, ale zanim weźmiemy... O kurde, górnik, poziom 7. Pokażę wam trik, jak szybciej kopać. Klikacie slash ulepszenia, ulepszenia i tutaj... Nie, co ja gadam? Jaki to była komenda? Nie pamiętam. Efekty, dobra. Piszecie efekty i wybieracie sobie tak, szybkość 2, wybieracie sobie pośpiech 2, macie to na 4 minuty i lecicie przed siebie i kopiecie te diamenty, to wszystko i z tego wam tutaj dropi i lepiej sobie tutaj dajcie szczęście 5 i wydajność 6 kilofik, bo to wam odda, naprawdę to wam odda i tyle sobie tutaj diaksów nakopiecie, emeraldów. No i w dropie sobie przełączyłem tylko na diaksy, emeraldy, bo reszta bloków mi jest niepotrzebna, bo daje mało punktów, najwięcej punktów dają diamenty i emeraldy, no i oczywiście blok netherrydu, ale on jest strasznie drogi i nieopłacalny, więc lepiej diamenty wystawiać, wstawiać i chciałbym tak skopać cały ekwipunek tych i zobaczyć, ile z tego będziemy mieli bloków. Ja jeszcze później poszukam bloków na wyspie, ale wydaje mi się, że nigdzie ich nie ma, bo wczoraj wieczorem, z tego co wiem, tu słodziak stawiał bloki i chyba wszystkie wykorzystał. Najwyżej coś kupimy w sklepie, bo mam pieniążki jakieś tam jeszcze są, więc można wydawać póki co. Dobra, przyspieszmy to kopanie i ile mam już tego? No ja nawet nie ma pustak, znaczy nie ma pół ekwipunku wypełnionego, to lipa. Ale powiem wam, duża stołniarka oddaje i to bardzo oddaje się, jak macie fancy. Jak macie wydajność 6, to szybciej to idzie, szybciej. Tylko nie wiem, czy szczęście coś daje. Nie mam pojęcia, tego nie odkryłem też. Niektórzy mówią, że tak, niektórzy mówią, że nie. Więc możecie mnie poprawić w komentarzu i napisać, czy szczęście coś daje na kilofach, jak się kopie stołniarę na stołniarkach. Dobra, czekajcie, tu trzeba odpowiedni kąt złapać, żeby wykopać dużo diamentów. Pół ekwipunku wystarczy? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Tak, żeby miał chociaż 2 staki bloków, to fajnie by było. Fajnie by to było, jakby było tyle staków. O, poziom 8 górnika. No i łatwiutko. No a ty, który masz poziom górnika? We tu napisz komentarz, bo jestem ciekawy, czy tylko ja jestem tak dobry, czy są jeszcze lepsi ode mnie. Ale strasznie zauważyłem, że powoli ten poziom górnika wbija, nie wiem czemu. A w ogóle co daje ten górnik? Jakąś expa jakiegoś? Nie wiem. Ja nie wiem, widzu. Wziąłem pracę, żeby coś się nabijało, ale nie wiem, jakie punkty mi się nabijają. Jak mam być szczery. Dobra, cały ekwipunek wypełniony, tutaj już wszystko idzie do droperów, czekajcie, zejdę na dół, do skrzyneczek. O, tu jeszcze stołniarka jakaś jest, okej, okay, dobra, czekajcie, ja muszę sobie schować troszeczkę tych, żeby przerobić, więc najpierw wpiszemy tak, bloki. Pamiętajcie, używacie komendy bloki, nie wiem, czy wszyscy ją macie, czy tylko MVP, ale wydaje mi się, że wszyscy to mają, tą komendę. Więc klikacie wszystko, przerabiacie sobie na bloki, bierzecie resztę, co nie standardowo, cyk, cyk, cyk. I to również przerabiamy sobie. I mamy tutaj teraz raz, dwa, trzy staki bloków prawie.
około, ja to wyrzucę, to mi jest niepotrzebne, ale dużo jedzenia zeszło, dobra, fit. Ja jeszcze się przelecę koło po wyspie, popatrzę po skrzyneczkach, czy gdzieś nie ma przypadkiem jakiejś większej ilości bloków, bo fajnie by było, jakby było ich więcej i byśmy mogli sobie coś pobudować jeszcze, bo jak na razie to mamy tylko dwa staki, to szybko poleci. Czekajcie, tych skrzynkach nie sprawdzałem, no czekaj, no te beczki wszystkie przejrzałem, te skrzynki też chyba wszystkie akurat przejrzałem, no tutaj w tym domku nie ma, ty, a tu? Bo ja tu mam swój magazyn, taki przecież z tymi diamentami. Dobra, tu są jakieś jeszcze bloki. A widzicie? Warto było skitać parę bloków, przydały się. Czyż jeszcze tutaj były jakieś diamenty? Jeszcze ten magazyn przeżył, bo coś wydaje... O, czekajcie, tu jeszcze jakaś skrzynka jest, widzę. Okej, tu nie ma. Ale w tym magazynie coś jeszcze może być, widzę. Coś jeszcze tutaj może być, czekajcie. Tu po tej stronie raczej nie, śmietnik po... Okej. O, tu mamy shulkera jeszcze. To jest od Ksileksa, tutaj raczej nie było, jak patrzyliśmy. Złoto, strasznie dużo tego mamy. Ale, a czekajcie, tutaj coś jest? Tutaj nie ma nic, dobra. Nie no, czekaj, no tylko tyle mamy tu, ale tu mamy strasznie dużo diamentów. Dobra, idziemy na dół, widzu, i ci zaraz zaprezentuję ten superantki sposób. Czekajcie, bo jak widzicie, też mam potężną wyspę tych diaksów. Nigdy nie sądziłem, że będę wypełniał wyspę diaksami i nagrywał z tego odcinek, ale wkręciłem się to, fajnie być w top, ileś tam w top 6 teraz aktualnie wysp. I normalnie każdy z was pewnie klika tak, robicie i tak idziecie przez na przykład 40 minut stawiania bloków. Palce już, jeden palec was już boli, więc pewnie mówicie, nie chce mi się. Ale jest jeszcze jeden sposób, klikacie dwoma palcami na zmianę i klik, i troszeczkę może być głośno, ale szybciej stawiacie. Chociaż szybciej się palce męczą, ale sobie palce trenujecie i później będzie wam łatwiej to wszystko robić. Dobra, cyk, 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 cyk. No postawione niby szybciej, troszeczkę szybciej te bloki są stawiane. Niektórzy też tak biorą, że na flyu biorą i lecą przed za siebie, w sumie w tym przypadku lecą, później wypełniają to i tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko, w kółko, w kółko i tak w kółko, co nie? I tak trzeba trzy poziomy lecieć na raz. Są kozaki, co lecą na przykład trzy poziomy na raz, tak nasuwają, mamy hampery, góra, 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 dół, góra, dół, góra, dół. Ale ja no nie do tych kozaków nie należę. I dobra, to jest trzeci sposób nastawiania bloków. Czekaj, tylko te luki wypełnię i da wrzucisku, bo tak nieładnie zostawiać dziury, bo to zawsze punkty uciekają, tak? No, o, tak się skończy. No to emeraldami trzeba wypełnić. Dobra, jest wyrównane, wszystko jest wyrównane. I teraz tak, pokazałem ten sposób, i ten sposób nastawiania bloków. Czy jest jeszcze jakiś jeden? Tak. I czy on jest legalny? Tak. Skąd wiem? Pytałem właściciela, bo po poprzednim odcinku, jak wam pokazywałem to, jak stawiam bloki na tym sposobie, to się właściciel do mnie odezwał i halo mordo, czy ty wiesz, że kliker? Nie. Jak to się nazywa? Ja nawet nie pamiętam, jak to się nazywa. No nie pamiętam, to, że szybciej ci się bloki stawiają. No jak to się może nazywać? Halo. Nie pamiętam, sorry widzę, nie umiem sobie przypomnieć. Ty napisz w komentarzu, jak to się nazywało. Mam nadzieję, że ty wiesz, o co chodzi. I jak to zrobiłem, że właściciel myślał, że oszukuje, a to w taki sposób, że wszedłem w ustawienia. Wystarczyło wejść w ustawienia i od razu stawianie bloków się zrobiło przyjemniejsze. Ustawienia, sterowanie, przypisane klawisze i klikamy teraz użyj przedmiotu, umieść bloku. Ten, tutaj, tutaj, ten. Widzicie to? Widzicie to? Klikacie tu. Przybieracie, dajcie sobie byle jaki klawisz, tak żeby był wam wygodniej. Mi jest wygodniej trzymać alta, bo muszę trzymać shifta, alta i w. Więc najwygodniej jest mi tutaj dać shift, alta. I gotowe, gotowe. I teraz patrzcie, co się dzieje. Normalnie to wystawialiście bloki tak, co nie? Cyk, 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 cyk. A patrz teraz to, widzę. Klikasz shifta, klikasz alta, klikasz w. I nie działa. O, i działa, i jedną ręką stawiasz, ta ręka sobie odpoczywa, bierzesz telefon i sobie siedzisz na moim Instagramie i lajkujesz moje posty aktualnie. Można, widzu, nic nie robisz, klikasz po prostu i wypełniasz tak bloki. I jestem ciekawy, ile dzisiaj poziomów bijemy na wyspie. Mam jeszcze jakieś tu bloki w ekipunku, nie mamy, mamy tutaj wender, nie wender, czycie, co to jest? To jest shulker, no i w shulkerze mamy, no i stawiamy bloki. Wystawimy te wszystkie bloki, zobaczymy, który będę miał level, możecie pisać w komentarzach. Tylko pamiętajcie, żeby to dobrze nakierować, bo nie zawsze to chcę z wami współpracować, jak zauważyłem. Dobra, nakierowałem, współpracuję i działa, i wstawiamy bloki aktualnie w tym momencie. Oj, skończyły się bloki, to jest ten minus, to nie, że z automatu bloki nie przechodzą na slota i trzeba cały czas szukać w ekipunku diamentów i je przenosić na jeden slot albo no, my, albo scrollem szukać. Ale to jest najszybszy sposób nastawiania bloków. I tak można stawiać bloki całą noc i cały dzień. O, no i skończyły mi się bloki.
Znaczy, no najpierw trzeba mieć te bloki, żeby stać cały dzień i całą noc, no nie ukrywajmy, co nie? A ty mi powiedz, widzę, ty już znalazłeś wszystkie kody, wszystkie numerki do kodu. Mam nadzieję, że znalazłeś, ale jak nie znalazłeś, to miłego szukania jeszcze raz. Dobra, lecimy z czwartym stakiem bloków, ale w ogóle strasznie się spaliłem na twarzy ostatnio, byłem na... nad wodą i się zjorołem troszeczkę, widzę, troszeczkę się zjerałem, cały czerwony riot, ale liczę na to, że to ten czerwonizna mi przejdzie zaraz w ten, w brąz i będę taką czekoladką jak w ski tutaj minecraftowy, czekoladka, fajnie by było. W sumie jestem ciekawy, jak szybko, w jakim czasie całego shulkera tym sposobem postawię. Sprawdźmy, w ogóle znowu sprawdzicie, patrzcie, oglądajcie i się zobaczycie, ile mi to zajęło. Co prawda będzie troszeczkę to pocięte, ale w przybliżeniu minutkę sobie dodajcie, bo to minutkę pewnie wytnę jakoś i możecie wtedy napisać, ile zajęło tutaj stawienie całego shulkera boxa, albo sami możecie przetestować na swoich wyspach i mi napisać w komentarzu, jak wam wyszło, widzu. I pamiętajcie, nie używamy żadnych dodatkowych oprogramowań do grania w Minecraft, bo nie fajnie jest oszukiwać jakieś killaury, czy jakieś antynoki, knoki, czy... No kurde, nie umiem sobie przypomnieć. Autoclicker, no nie, to nie nazywa się clicker, to jakoś inaczej się nazywało. Jestem święcie przekonany, że to miało inną nazwę. Oj, puściłem shifta. No i nie przypomnę sobie, ja tak myślę i myślę i ciężko mi jest to wymyśleć, przypomnieć sobie to, jak to się nazywało. No nie da mi to spokoju, muszę sprawdzić. Dobra, sprawdziłem, to się nazywa makro. Nie wolno makra instalować, to jest zamiennik do makra. Legalny, za to bana nie dostaniecie, bo za makro możecie dostać bana. Więc polecam używać tego sposobu, a nie jakichś tutaj innych oprogramowań, które mogą was narazić na bana. Dużo jeszcze tych bloków, Jezu, już mi się nie chce. Naprawdę, już tyle bloków postawiliśmy tutaj ze słodziakiem, że mi się już nie chce stawiać tych bloków, ja już tym żygam. Jeszcze tylko słodziak daje radę jakoś postawiać tam bloki, ale ja już nie daję rady, naprawdę, już mi psychika siada, no i zaś spadłem, no. Dobra, widzu, mi się już nie chce stawiać tych bloków, dokończę ten pasek. Ojeju, jeju. I pasek dokończony, dobra. East level sprawdzimy, który mamy. Aktualnie mamy 3, 4, 3, 5, 8, 9, 3, 4, 5, 8, 9, 3, 4, 4, 8, 1, 8, 0, 1. No i superancko, no i to mi się podoba. Trochę levelu wleciało z pushlukera. Tu mamy jeszcze parę diaksów, to sobie kiedyś indziej to już wypełnię. A wam dziękuję za obejrzenie odcinka i do zobaczenia już jutro o godzinie 16:00. Narka!